Przedstawiając naszego drugiego gościa, chcę powiedzieć, że jest to szczęśliwy mąż, tata i że jako ojciec stara się wykorzystywać każdą chwilę do tego, aby być, aby spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi dziećmi, ze swoimi bliskimi. I nie ma jej tutaj, ale pragnę powitać też Amelkę, 10-letnią córkę Andrzeja, którą on zabrał ze sobą po to, żeby mieli możliwość spędzenia czasu razem we dwójkę. Za to wielkie słowa uznania dla Andrzeja. Przedstawiając jeszcze, chcę dodać, że dla ojców ze społeczności Tato.net jest on znany jako trener, jako lider i założyciel klubu Ojca w Oławie na Śląsku. A wspólnie z żoną podejmują szereg inicjatyw dla dobra rodziny, organizują dialogi małżeńskie, randki małżeńskie, biwaki dla ojców z dziećmi, dla ojca z synem. I Andrzej dzisiaj przyjechał do nas, aby wygłosić konferencję pod hasłem Ojciec obecny, nieobecny. Andrzej Cwynar z Oławy. Chyba ten mikrofon będzie, to ten wyłączę, albo zepsuję. Wyłączyłem, dobrze. Niech będzie pochwalony Chrystus. W ogóle to witam was panowie, gratuluję i wielki szacunek, że przybyliście tutaj w sobota wieczór, znaleźliście czas w takiej ilości. Gratuluję Jurkowi, organizacji, Darkowi. Jurek ma dar przekonywania. Nie wiem, czy ktoś wie, gdzie jest Oława. Nie Iława, ale Oława. Super, dzięki. Przyjechałem tutaj daleko. To jest pod Wrocławiem. Jechałem 7 godzin, żeby powiedzieć coś przez pół godziny i będę wracał 7 godzin, czyli łącznie 14. Jakoś nie potrafiłem Jurkowi odmówić. Gratuluję też księdzu proboszczowi, księdzu biskupowi. Piękne dzieło. To się zgadza. Na imię mam Andrzej, nazwisko Cwynar, z Oławy, mam trójkę dzieci. Jest Amelia. Właśnie, przyjechałem tutaj z nią, została u znajomych w Lublinie, po to, żeby pobyć. Ile razy jej powiedziałem w pociągu, że ją kocham, a ona mnie, nie zliczę tego. Nie byłoby tego, gdybyśmy nie wyjechali jeden na jeden. O tym jeszcze będę trochę mówił, a to jest właśnie ten szalenie ważny wątek, żeby być, mieć czas. Mogłem, tak myślałem, pojadę sam, wezmę komputer, nadgonię pracę, ale właśnie są rzeczy ważne, ważniejsze. Mam jeszcze trójkę dzieci, Julia 19, Adam 16. Z żoną jesteśmy 21 lat po ślubie. Czas ojca. Ojciec obecny, ojciec nieobecny. Taki mi został zaproponowany temat. W ogóle kapitanie to brzmi, ponieważ moja fundacja, wizją fundacji jest rodzina silna obecnością ojców i współmałżonków. Chciałbym umierając, i mam nadzieję, że to zobaczę, mocne rodziny obecnością ojców i współmałżonków. I faktycznie wiele działań podejmujemy po to, żeby to zaistniało. Kilka statystyk. Chciałbym zacząć od tego. 63%. Tyle jest nieletnich samobójców pochodzących z domu bez ojca. 63% samobójców nieletnich pochodzących z domu bez ojca. Uczniów rezygnuje z nauki na poziomie szkoły średniej. I to są uczniowie z domu bez ojca. Ojca fizycznie, to jest jakby klasyczne, ale ojciec może być fizycznie i może jego też nie być. Może nie być emocjonalnie, psychicznie, duchowo, uczuciowo. Siedem
75% dzieci w wieku dojrzewania w ośrodkach odwykowych wychowywało się bez ojca. 3/4. 75%. Młodocianych przestępców w więzieniach pochodzi z rodzin bez ojca. 85%. Na 100 tylko 15 miało tatę w domu. Jeśli jesteś w domu, twoje dzieci są szczęściarzami. Dzieci wykazujących zaburzenia zachowania to dzieci, które wychowywały się w domu bez ojca. 85%. Wszystkich bezdomnych dzieci i dzieci uciekających z domu to dzieci z domu bez ojca. Od tego chciałem rozpocząć właśnie te kilka słów na temat ojca obecnego i ojca nieobecnego. Ja jestem z zawodu ekonomistą, specjalizacja finanse. Cyferki do mnie przemawiają, nie wiem, czy do was też przemawiają. Ale jeśli jest 90%, zobaczcie, podchodzicie do inwestycji, gdzie na 90% ona się uda. Warto w nią inwestować? Masz 90% szansy, że się uda. Chcesz, żeby udało się twoje ojcostwo? Bądź. Bądź. Bądź obecny. To były badania amerykańskie, przeprowadzone kilka lat temu. Są też badania polskie. Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, dość znane w Polsce, one są pokazywane w szkołach. Zostały zrobione na zamówienie Senatu Rzeczypospolitej. One zostały wykonane w 2014 roku. Jak tylko będę kontrolował czas. Jest ok jeszcze. W dużym skrócie. Wpływ, gdy tato jest i gdy taty nie ma. Gdy tata jest wybrany jako przewodnik, może precyzyjniej. Czyli tata jest, ale może nie być przewodnikiem. W dużym skrócie. Upicia się 4 razy w miesiącu i więcej, korzystanie z narkotyków, papierosów, myśli samobójcze, samotność, częste kontakty seksualne, przemoc, bardzo częsta cyberprzemoc. W dużym skrócie, nie wchodząc w szczegóły, jeśli tata jest przewodnikiem, prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań spada dwukrotnie. Dwukrotnie. 44 godziny nastolatek tygodniowo spędza przed komputerem bądź telefonem. To już nie jest telewizor. 44 godziny tygodniowo. Tygodniowo nastolatek spędza z ojcem 30 minut. 30 minut do 44 godzin. Taki obraz, panowie. Ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz być tatą obecnym. Znaczy, ja zakładam, że skoro tutaj jesteś, to tym tatą jesteś. I jesteś tatą obecnym i naprawdę szczere gratulacje, że tak jest. Zachęcam cię, byś powiedział o tym, jak to jest ważne swoim kolegom, których nie ma. Nie ma tutaj, nie ma ich w domu. Mają inne zajęcia, inne pocieszanki. Ktoś albo coś innego jest ważniejsze. Jak być w domu? Bardzo dużo podpowiada Tatonet na warsztatach, 7 sekretów. Polecam, kto nie był, proszę przejść. Nawiasem mówiąc, pozdrowienia od Darka Cupiała. Dzisiaj się z nim spotkałem w Lublinie. Prowadzą warsztaty tato i córka. Punkt ważny, który chciałbym wam położyć na sercu. Ty podejmujesz decyzję. A jak podejmiesz decyzję, to znajdziesz sposób, jak być tatą. Efektywnym, zaangażowanym tatą. 7 sekretów ci pomoże.
Inne warsztaty ci pomogą, ale ty musisz podjąć decyzję. Jak nie podejmiesz decyzji, żadne techniki nie zadziałają. Prawdopodobnie podjąłeś już decyzję, bo zostałeś tatą. Czyli prawdopodobnie podjąłeś decyzję, chcę przekazać życie. Wcześniej podjąłeś decyzję, że chcesz mieć żonę. I tu też chciałbym może zwrócić uwagę, że no właśnie, w czasie rozwodów, o tym mówił pan Ireneusz, ty podejmujesz decyzję. Ważne jest to, że jak ty przekroczyłeś ten próg i ślubowałeś miłość i wierność, to ta decyzja została podjęta. Już się nie zastanawiasz. Jak wszedłeś w ten związek małżeński, się nie zastanawiasz. To jak ksiądz może się zastanawiać do święceń. Później już ma się, już jest. Decyzja została podjęta. I teraz z tej decyzji wynikają kolejne decyzje. Kontynuujesz, a ta decyzja została podjęta. Bardzo uciekamy, jak my jako mężczyźni, od tej decyzji, od bycia odpowiedzialnym. To nie jest łatwe. Trzeba być nieustępliwym, trzeba być wiernym, wiernym zarządcą, zarządcą swojego domu, domostwa, dzieci, wiernym, nieustępliwym, twardym i wytrwałym, po prostu męskim. Oczywiście nie chodzi, żeby być jakimś, nie wiem, szowinistą, ale masz być twardy, twoja decyzja. Nie zrezygnuję z ciebie, żono, choćby nie wiadomo co. Nie zrezygnuję z ciebie, mój ty nastolatku, chociaż mi powiedziałeś takie rzeczy. I tak cię będę kochał. I tak będę z tobą. Będę walczył o ciebie. Podjąłem decyzję. Jestem twoim tatą. Nie zdezerteruję. Ojcostwo to nie jest zabawa dla zniewieściałych chłopczyków. To naprawdę trzeba być twardym. Ale w tym oczywiście też wchodzą emocje. Pan Ireneusz już powiedział, co to za ojcostwo, co to za ojciec, który nie przytula, który nie głaska, który nie czochra, który nie podrzuca dziecko do góry, z którym się nie siłuje. Potrzebny jest ten kontakt fizyczny, emocjonalny. Tata powinien być jak kaloryfer. Nie chodzi tylko o to, że powinien mieć postawę, tutaj wiecie, sześciopak, kaloryfer, ale powinien być twardy jak kaloryfer i ciepły jak kaloryfer. Twardy i ciepły. Nie wiem, czy to jest tak samo w przypadku księży, ale być może też. To też jest jakaś forma ojcostwa. Być twardym i ciepłym. Obecność jest konieczna i niezbędna. To, co Jurek powiedział, jeden na jeden przyjechałem z córką. To jest szalenie ważny czas. Każde dziecko chce się czuć wyjątkowe. Jurek wspomniał, że organizujemy biwaki dla ojca z dziećmi. Później doprecyzował z dzieckiem. I faktycznie na to zwracamy uwagę. Zabieramy ojca i jedno dziecko. Oczywiście 1000 telefonów, czy można kilka naraz, hurtowo, taniej, lepiej, bardziej efektywnie. Nie. Jeden na jeden. To jest czas absolutnie wyjątkowy. Dziecko ma się poczuć wyjątkowo. Zastanów się chwilę teraz. Spróbuj sobie przypomnieć czas ze swoim tatą. Czas wyjątkowy. Kilka sekund, kilkanaście sekund. Zrobię ciszę. Zamknij może oczy, jak ci to pomoże. Przypomnij sobie wyjątkowy czas z tatą. Co to było, jak to było? Będę zgadywał, jest was wielu. Chwała Panu, naprawdę bardzo się cieszę, że jest was tylu. Wielokrotnie robiłem to ćwiczenie. Spróbuję zgadywać. Byłeś raczej sam z tatą? Raczej wyjechałeś z tatą poza dom? I raczej robiliście proste rzeczy,
Nie były to kosztowne rzeczy. Podkreślam, nie były to kosztowne rzeczy. Miałeś tatę na wyłączność. Tata miał czas. Zabrał cię do pracy, naprawialiście coś, przebywał. Nie wiem, czy zgadłem. Tak z ciekawości, nie wiem, 3/5 chociaż. Zgadłem kogoś? No przynajmniej kilka, nie, trochę więcej osób. Okej. Twoje dziecko nie potrzebuje niesamowitych wyjazdów, wypadów, drogich zabawek. On potrzebuje ciebie. To jest dostępne. Nie musisz mieć dużo kasy. On potrzebuje ciebie. Tato. I on cię kocha i jest w ciebie zapatrzony. Jeśli chodzi o czas, oczywiście chodzi o ilość, regularność i jakość. Nie chodzi o to, że będziesz super tatą. Wiele osób mówi, będzie jakość. Super, ale to nie może być jakość jeden tydzień na rok. No nie. To musisz codziennie albo kilka razy w tygodniu się spotkać. Musi być ilość, regularność i jakość. Jeśli będziemy siedzieć razem i oglądać telewizor, miną słabo, to nie jest czas wysokiej jakości. Może potrzebujesz wyłączyć, spojrzeć w oczy, zatrzymać się i posłuchać. To robimy na biwakach. Tata musi być obecny. Bardzo się podpisuję po tym, co mówi pan Ireneusz. Zresztą no, nie pierwszy raz ja go słuchałem. Bardzo. Dosłownie chyba kilkanaście dni temu rozmawiałem z koleżanką, chciała wynająć mieszkanie. Małżeństwo, mąż wyjechał za granicę, żeby zarabiać pieniądze. Zarabia już, pracuje tam kilka miesięcy. I za rok, dwa, jak tam popracuje, to będą chcieli kupić to mieszkanie. I było takie pytanie trochę, czy wynajmować, czy nie wynajmować. I jakoś tak sobie pomyślałem, powiedziałem, wiesz co, chyba to nie jest dobry pomysł, bo to małżeństwo raczej się nie utrzyma i będą problemy. Nie zdążyła ta koleżanka wynająć i się okazało, że tam już są problemy. Trudno jest utrzymać małżeństwo bez relacji na odległość. Zdarzają się jakieś nadzwyczajne sytuacje, a to nie może być norma. Jest taka historia, bardzo ją skrócę, chłopczyka, który chciał pożyczyć od taty 50 dolarów. Będzie dolarów. Tata się pyta, po co? Pożycz. Tata się zdenerwował. No ale dziecko, no dobra, przychodzi, prosi. No dobra, pożyczę ci. Pożyczył. Po co? Bo mam już 50 dolarów. No to tata się zdenerwował. To po co ci drugie 50? Bo już mam 100. To po co ci to 100? Bo mówiłeś mi kiedyś, że twoja godzina kosztuje 100 dolarów. Masz tu 100 dolarów, daj mi tą godzinę. Czasami jest tak, ja tak miałem, może wy też tak macie, że ten czas nie muszę zostawać dłużej w pracy, ale zostawałem, może bardziej w czasie przeszłym, dłużej w pracy po to, żeby jeszcze trochę zarobić, jeszcze trochę więcej. Czy dziecko potrzebuje tego? Niekoniecznie. W pracy bardzo łatwo cię zastąpić. Korpo, procedury, bardzo łatwo cię zastąpić. W domu jesteś niezastąpiony. W domu jesteś nie do zastąpienia. Nie wiesz, ile czasu ci pozostało. Tak naprawdę tutaj jesteśmy, będziemy wracać. Niektórzy będą mieli krótszą drogę, niektórzy będą mieli dłuższą drogę. Nie wiesz, ile czasu ci pozostało. Przepraszam, może to dziwnie zabrzmi, ale nie wiesz, czy wrócisz dzisiaj do domu. Nie wiesz tego. Jedna z ostatnich myśli, z którym chcę was zostawić, to z tą myślą, jak się dzisiaj pożegnałeś, wychodząc z domu. Co było, jak mówiłeś do widzenia? Czy to było dobre słowo, czy to było słabe słowo? Czy to było coś budującego, czy coś przykrego? Nie wiesz, czy wrócisz dzisiaj do domu, jak się żegnasz? Jak się żegnasz z dzieckiem, z żoną? Czy te słowa są przyjemne? Czy jest krzyżyk na czole?
czy może jest na wściekłości i na przekleństwach. Nawet jeśli jest trudno, powiedz: i tak Cię kocham. Albo coś zrób, żeby to poczuła żona czy dziecko poczuło. Chciałem krótką scenkę zrobić. Darku, zapraszam Cię na chwilkę. Darek nie wie, o co chodzi, ale wie, że ma przyjść. Darka znacie. Scenka będzie prosta. Darek, idź za filar. Dzięki. Za filar. Zostań. Dzięki. Co powiecie o Darku? Znacie go trochę? Potraficie coś o nim powiedzieć? Widzieliście go wcześniej, widzieliście go teraz. Chcę wam powiedzieć, że coś możecie powiedzieć o Darku. Chociaż go już tutaj nie ma. I wasze dzieci będą mogły coś powiedzieć o was, nawet jak was zabraknie. Dzięki, Darku. Bardzo dobrze ci poszło. Brawa, dobra. Nawet jak dzisiaj nie dojedziesz do domu, nawet nie daj Panie, jak odejdziesz od rodziny, zostawisz ją, to dalej będziesz w tej rodzinie. I dalej o Tobie będzie się jakoś mówiło. U mnie jest trochę dalej, u Was jest trochę bliżej. Tragedia na Ukrainie. Giną ludzie. Jak zapamiętacie dziecko? Jako bohatera? Czy jako dezertera? Jakoś o Tobie będzie się mówić. Kim będziesz w oczach dziecka? Jak Cię zapamiętają? Jakim był tata? Jakie były ostatnie słowa? Zawsze jesteś, nawet jak Cię nie ma. Jak Cię zapamiętają? Zachęcam do właśnie decyzji, do podjęcia decyzji. Jak podejmiesz tą decyzję, to już zrobisz różne rzeczy. Wymyślisz, na pewno jesteś kreatywny i na pewno dobrze to wymyślisz. Ja nie jestem chlubnym przykładem. Mi się nie udało jakoś dobrze połączyć czasu pracy zawodowej i czasu bycia w domu. Pracowałem w finansach, zajmowałem się private bankingiem, doradzałem bogatym ludziom. Dość dużo zarabiałem, dużymi pieniędzmi obracałem. Bardzo dużo mnie nie było w domu. W pewnym momencie, to był 2015 rok, podjąłem decyzję, trudną decyzję. Długo ją rozważałem z żoną, że zostawiam swoją pracę zawodową i idę do mojej córki, która ma lat 12. Przede wszystkim dla niej, nie tylko, ale przede wszystkim, która ma lat 12. Żeby trochę jeszcze z nią pobyć. Wiele lat mi uciekło, przez wiele lat byłem nieobecnym tatą. Zostawiłem pracę zawodową po to, żeby pobyć. Żal mi jej było. Pieniądze, blichtr, wyjazdy. Sobie tak myślałem nawet, Panie Boże, ostatni rok takiej pracy, jej już chyba nie będzie. Tak dobrze zakończyć z przytupem. Pamiętam, że to był największy rok był, PIT był największy. Wycieczki zagraniczne, 1,5 razy dookoła świata obleciałem, kulę ziemską. Świetnie było. Pan Bóg faktycznie o to zadbał. Trochę za późno, bo dzieci, mówi się, że wychowuje się do 12 roku życia. Ja dopiero przy 12 jakby odpuściłem. Trochę pobyłem, trochę jestem. Córka ma lat 19. Wiem, że straciłem. Mogłoby być lepiej. Dopiero po pewnym czasie otworzyłem fundację, właśnie to Fundację dla Rodziny, o której Jurek wspominał, i próbuję budować rodziny silne obecnością ojców i współmałżonków. Zapraszam was do tych też różnych działań, żebyście się angażowali w różne przestrzenie. Tutaj gromadzi nas gromadzą ojcowskie kluby, tatonet, sam kościół, wspólnoty, żebyście z tego korzystali. Tutaj też zostawię informację, że coś więcej o fundacji, którą prowadzę. Reasumując,
decyzja. Kaloryfer, czas, regularność, ilość, jakość tego czasu. Priorytety. I pamiętaj, że zawsze będziesz w rodzinie i jakoś o tobie będą dzieci mówić i jakoś żona będzie o tobie mówić. I niech to będą słowa: mój tata był tatą. Był obecnym tatą. Mój tata był prawdziwym tatą. Też chcę być takim tatą. Dziękuję. Dziękujemy, Andrzej, za to, że nas, za to, że położyłeś nam akcent na ojcowską ekonomię. Jesteś ekonomistą i ta ekonomia ojcowska to jest zaangażowanie, wcześniej zobowiązanie do bycia ojcem, do bycia w rodzinie i zaangażowanie do tego, żeby robić to jak najlepiej. My jako faceci, nam się kojarzy słowo inwestycja z takimi grubymi rzeczami, tak? Zainwestować w coś, kupić coś, zarobić jakoś, tak? A tutaj położyłeś akcent na to, żeby inwestować w rodzinę, inwestować w relacje, inwestować w czas jeden na jeden. Sam jesteś tego dobrym przykładem i też nas do tego zachęcasz, za co ci bardzo, bardzo dziękujemy. Zobacz, badania amerykańskie mówią, że każdy dolar zainwestowany w ojcostwo zwraca się 8-krotnie. To się po prostu opłaca. I tutaj potwierdzam, widziałem wielu bogatych, którzy tracili sporo majątku, bo nie dopilnowali rodzin. A Darek mnie uczył na lidera, na trenera tatonetu. Tak, Darek mnie szkolił.